Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy cały czas w arenie Jaskółka w Tarnowie, Orlen Polish Open, a ze mną polski debel, którego zobaczymy w kolejnym dniu, Miłosz Bochat, Robert Cybulski. Panowie, jakie wrażenia po tym spotkaniu? Na pewno nie było to łatwe spotkanie. W pierwszym secie mieliśmy troszeczkę tarapatów. Myślę, że nie graliśmy jeszcze na tym turnieju na takiej szybkości i graliśmy dosyć głupio, ponieważ chcieliśmy z azjatyckimi parami wchodzić w szybkie wymiany, gdzie europejski styl jednak preferuje to, żeby to unikać. Szybka po pierwszym secie, tak naprawdę podpowiedź od trenerów, za co bardzo dziękujemy, ponieważ pomogli nam bardzo, bardzo taktycznie. I udało się ten drugi i trzeci set doprowadzić do zwycięstwa. No to dosyć gładko. W tym drugim i trzecim secie to już bez żadnych wątpliwości chyba. No przede wszystkim założenia taktyczne spełniliśmy, które nam trenerzy wprowadzili po pierwszym secie. I to naprawdę bardzo dużo zmieniło. Mhm. Nie gracie długo ze sobą, prawda? W parze. Nie, jest to nasz trzeci turniej. Trzeci turniej, więc jesteśmy... Młodą parą, która... Młodą parą? Młodą parą. Młodą stażem. Młodą stażem. Dziwnie to zabrzmiało. Na pewno z turnieju na turniej się rozkręcamy. Rozumiemy też siebie nawzajem, ponieważ w deblu jakby gra dwójka, nie jest to gra pojedyncza, więc to zrozumienie jest bardzo ważne, co możemy oczekiwać od naszego, od partnera. I miejmy nadzieję, że będzie szło to w dobrym kierunku, ponieważ wierzymy w to, że możemy grać naprawdę na bardzo dobrym poziomie, a niektóre mecze już do teraz w tych trzech turniejach pokazały, że naprawdę potrafimy grać na bardzo wysokim poziomie. Jaka jest specyfika gry podwójnej? To jest kompletnie zupełnie inny badminton niż single, prawda? Jest szybszy, bardziej dynamiczny. Zdecydowanie, o wiele szybszy. Ta gra jest bardziej, według mnie, precyzyjna. I tak jak w każdej grze zespołowej, czyli w parze, potrzeba tego zgrania i jednak zrozumienia siebie nawzajem. Które to jest Polish Open wasze? Oj, moje to już chyba 11, 10, 11. W 2012 roku. No, więcej, jeszcze za juniora grałem. Myślę, że z 12, 13. Robert? Moje piąte. No i tak z perspektywy tych lat. Zmienia się ten turniej? Nie wiem, poziom sportowy, organizacyjny, jak to można? Wraca do tego, co było za dawnych lat. Chodzi o poziom, bo wiadomo, jeśli chodzi o przygotowanie hali, o samo wykonanie, to jest, jak wiadomo, coraz lepiej. No, z Adamem Cwaliną dzisiaj rozmawiałem, powiedział, że dzisiejszy poziom jest wyższy deko niż w czasach, kiedy on wygrywał na przykład. Tak, to prawda. Kiedyś, ja pamiętam, nawet grając z Adamem, jeżdżąc na turnieje cyklu Challenger, taki jak jest tutaj, często byliśmy rozstawiani i tak naprawdę dwie pierwsze rundy można było sobie, może nie że spacerkiem, ale w łatwiejszy sposób przejść. Teraz gra każdy tak naprawdę. Badminton rozwinął się w Europie potężnie. Kraje, które 5-10 lat temu tak naprawdę w ogóle nic nie znaczyły i te mecze były dla nas spacerkiem, coraz bardziej gonią i nie ma łatwych meczy. Nie ma łatwych meczy. Już na turniejach cyklu Challenger nie ma łatwych meczy. Na każdy mecz trzeba podejść z szacunkiem do przeciwnika, z nastawieniem tak naprawdę, że można wygrać, można przegrać i idzie to wszystko w dobrym kierunku, uważam, w Europie. Przyjeżdżając tutaj do Tarnowa, jakie mieliście plany? Zwycięstwo? Na pewno, ale że tak powiem, walczymy o każdy mecz, o każdą lotkę. Każda runda jest dla nas finałem i na tym się skupiamy zdecydowanie. Nie wybiegamy tak naprawdę też w przyszłość. Zaczynaliśmy od kwalifikacji. Przez to, że jesteśmy nową parą, to tych punktów nie mamy za dużo. Musimy troszeczkę pojeździć, żeby zyskać te punkty. Uważam, że raczej jesteśmy takimi zawodnikami, którzy patrzą mecz po meczu, tak? Ja tak naprawdę, ja przed turniejem skupiałem się tak naprawdę na drabince kwalifikacji. Później może lekko zobaczyłem, kogo mamy. Szczerze powiedziawszy, to do końca nie wiem, kogo mamy jutro, więc zaraz będę musiał pójść sprawdzić. No właśnie, i chciałbym zapytać was o takie przygotowanie przed
każdym pojedynkiem. To jest kompletnie indywidualna sprawa chyba, prawda? Bo musicie zobaczyć, kto to jest, podejrzeć tych zawodników. Dokładnie, no na pewno zaczynamy od wspólnej rozmowy między sobą. Później dochodzi jakaś rozmowa z trenerami, analiza meczu, jeśli są to przeciwnicy, których znamy. A jeśli przeciwnicy, że tak powiem, nigdy ich nie widzieliśmy w grze, to analiza jest na bieżąco. A ta para z Indii, którą teraz pokonaliście, znaliście ich czy nie? Nie znaliśmy ich, ponieważ nie grali tutaj turnieje w Europie, bardziej Azja i na turniejach w Ameryce grali, więc nie znaliśmy tej pary, ale widzieliśmy jakby niektóre wyniki, że potrafią dobrze zagrać. Tak jak powiedziałem, nie ma słabych zawodników teraz na takiego cyklu turniejów. Czego można wam życzyć jutro? Połamania rakiet? Ja już jedną połamałem przy meczu dzisiaj, więc może nie połamanie rakiet, ale na pewno powodzenia, będziemy walczyć, tak? No to życzymy wam powodzenia i zapraszamy wszystkich do śledzenia tego, co się dzieje na arenie Jaskółka w Tarnowie. Dzięki serdeczne. Dziękujemy.